Słuchajcie, przyszła mi już dzisiaj pierwsza paczka z Shopee. I co ja mogę więcej powiedzieć? Jest źle. To znaczy jest dobrze, ale to źle. Ale a po prostu obejrzyjcie. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś pierwszy raz Shopee. Znaczy nie pierwszy raz Shopee, bo już kiedyś był odcinek o tym, jak Shopee weszło, żeby tam zobaczyć. Zobaczcie wy, o co chodzi. Natomiast moi drodzy, no przyszłem paczka z figurkami i od razu wam powiem, o co chodzi. Czemu taki słaby start z Shopee? A no dlatego, że gdy przeglądałem sobie Shopee, wiecie, szukałem takich maksymalnych padak, o co was zresztą też prosiłem, żebyście mi takie faktycznie padakowe klocki wysyłali. No i mówię, kurde, jak zobaczyłem tego Tora, to on powinien wyglądać tak. No, jak zobaczyłem tą cenę, mówię, co to za Tor jakiś... Gryjec jak burak zagotowany, po prostu mówię, to będzie śmieszne, moi drodzy. Tymczasem przyszedł mi Thor i on, kurde, wygląda całkiem dobrze. Nie o to chodzi w tym programie, no rany, klockowskie. No, a tu, kurde, taka niespodzianka. No ale nie chwalmy może kloca przed otwarciem wora. Otwieramy sobie właśnie rzeczonego wora i zobaczymy, jak to się będzie miało. No bo kurde, tak jak mówię, no póki co jest zaskoczonko, niestety pozytywne, niestety w tym przypadku, bo pozostałe figurki już zamawiałem normalne, w związku z tym tam się spodziewam normalności, ale tutaj oczekiwałem właśnie takiej totalnej beki, a to kurde, nie ma beki chyba, nie, jakby składam sobie oczywiście tego torka, no, pięknie też jakoś nie wiadomo, jak nie będzie, już to czuję, już to widzę. Nie wiem, czy widzicie na przykład tu takie, znaczy ciężko tego nie widzieć, jak tam pół metra, ten zadzior wystający. No, ta dokładność tutaj nie jest taka perfekcyjna, tutaj zadzioru już nie ma, ale... lekko paluchy bolą, moi drodzy. Z czym my się tu spotykamy? Ja już chyba mogę to powiedzieć. No, może i wyglądowo nie jest najgorzej, ale ruchowo już jest bardzo źle. Ten tutaj naprawdę... Ja tu wkładam bardzo dużo siły, by nim w ogóle ruszyć. Pytanie, bo chyba się rozruszowywuje ten klocek. Tak, rozruszał się klocek, ale naprawdę, na początku miałem ogromne obawy. I tak chodzi ciężko, ale widzicie, cała kamera lata, stolik cały lata, ale i tak się będzie, tak na zawsze chodził. Teraz ta chodzi jeszcze ciężko, ale kurczę, jak poruszamy, troszkę się to na szczęście obrusza. Nie jest więc tak bardzo źle, ale nie rusza się to płynnie. Zapomnijcie o tym, że to będzie Lego, którym ruszacie tutaj w pełni płynnie. Łapy jak wchodzą, no wchodzą, ruszają się, no w miarę, ale powiem szczerze, że już mnie trochę bolą paluchy od zabawy tym, w cudzysłowie, jeszcze nie zaczęliśmy nawet zabawy tym. Druga łapa też wchodzi w miarę konkretnie, peleryna, ciut taka sztywna w stosunku do Lego i tu widać, jakieś plamiszcza są nawet na niej, z jednej strony zamsz, no i to chyba dlatego właśnie te plamiszcza się pojawiły, nie wiem czemu nie może być to po prostu zwykły materiał. Wkładamy oczywiście pelerynsę. Mamy jedną dłońkę zapasową, jakbyście mieli zgubić. No i teraz ten clue, można powiedzieć, kloc de la kloc programu, czyli jego ryjec, moi drodzy, który no nie powinien tak wyglądać. Spójrzcie, znaczy on i tak wygląda źle. Czemu to jest taki, czy to jest w ogóle jakiś misprint? Widzicie, jak ten wąs krzywo, kurde, siedzi? Czy to jest widać? Powinno być widać. Nadruk buzi bardziej krzywo jest nadrukowany, na tych policzkach coś czerwonego, oczy też tak, no nachodzą te wąsy, zostały zupełnie krzywo nadrukowane, moi drodzy. Natomiast tak czy siak, nie oczekiwałem tu jakiejś czerwonej mordęgi na tym rycu, a tu nie ma, moi drodzy. No ogólnie tutaj jakby wzór na klacie też jest bardzo niedbale nadrukowany. Widzimy kolory, które wychodzą z miejsc, w których powinny być i nie do końca dobrze siedzące. Ale biorąc pod uwagę cenę tegoż, to wiecie, moi drodzy, no... Ten kolor słomkowy nie jest taki słomkowy do końca, jakby nawet lekki, przezroczysty, powiedziałbym, wpada. Brakuje mi też trochę młota, to by było fajne dopełnienie. No i na plecach to samo co z przodu w ogóle, nawet spod tego granatu jakiś taki siwy prześwituje. No nie jest to najpiękniejsze, ale na obronę też tych klocków mogę powiedzieć tyle, że jakby no kosztowały bardzo tanio, a widziałem już resztę wstępnie przez folię i nie wyglądają chyba tak źle. Oczywiście, te pozostałe klocki też są bardziej w cenach właśnie już po 5, 6, 7 zł za figurkę. No ale i tak myślę, że nawet to wyszło obronną ręką z tego Shopee. Bardzo mocno przypomina mi to AliExpressony. Ja przypuszczam, że to oczywiście wszystko wychodzi z jednych fabryk. Ale wiecie, warto było testować i testujemy od dzisiaj. No będzie dużo tych testów, bo naprawdę sporo paczek z Shopee zamówiłem. Bo wiecie, darmowa wysyłka w czasach, gdy AliExpress praktycznie za wszystko już kosi wysyłkę. No to ciężko się było nie skusić. I tak jak mówię, no jest to trochę tor po roku w Rosji. Ale takiej bliżej zachodniej Rosji niż wschodniej Rosji, nie? Jakby...
No widzę, że dopiero pierwszy miesiąc w Rosji, nie jakby nie rok jednak, więc kurde, no ale miało być znacznie bardziej burakowo, a jest, w sensie miało być 2 na 10, a jest 3 na 10, także póki co, brawo Shopee, pierwszy sukces odtrąbiłeś, można by rzec, ale nie chwalmy klocza, mówię, zostało mi tego trochę. Zostawcie więc subskrypcję po to, by nie przegapić przyszłych odcinków na tym kanale. Być może pośmiejemy się bardziej niż tu dzisiaj. Chociaż, nie wiem, to jest taki tort troszkę jak ten jeden z tych obrazów, na który dłużej patrzysz, tym bardziej cię niepokoi. I im dłużej patrzę na ten ryj, tym faktycznie bardziej mnie niepokoi. Ale i tak jest lepiej niż miało być, więc Shopee brawo! Nie, dobra, nie mogę na to patrzeć. Ja spadam, a wy chcecie to spałzyć i se patrzcie dalej, ale... Aaaa! Nie, no dobra, coraz gorszy jest. Dzięki, że byliście. Bye!